O. Cholerny kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słaby. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę. Jak przyjdzie na... Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. Słyszałem o łóżku. Boisz spać na ziemi? Nie polecam. Podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczę się inaczej. Wiesz co? Skończmy tę rozmowę, zanim powiem coś, czego będę potem żałować. Ależ z chęcią posłucham, co też masz do powiedzenia. Doprawdy? No to słuchaj. Pieprzyłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Rok z okładem. Nie wiem, co na to kodeks wiedźmiński, ale wśród zwykłych ludzi to uchodzi za nikczemność, podłość i świństwo. Staram się o tym nie myśleć, ale to głupie łóżko mi w tym przeszkadzało. I tyle. Nie będę się przed tobą kajał. Męczy mnie ta rozmowa, więc ją skończymy. W tej chwili. Oho, rzeczywiście nie jest w nastroju. Geralt, chciałbyś mi coś powiedzieć?
Ładny miałem stamtąd widok. Może powinnam była cię teleportować tak z 2 mile wyżej. Dopiero miałbyś panoramę. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy Widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to zostaw jeszcze drobie. Działa, tankuje. W dość spektakularny sposób. W dość spektakularny sposób. Spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Po pierwsze, skończ z tym burmuszeniem się. Bardzo proszę. Po drugie, nie, to nie tajemnica. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie, członkini loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. Tutaj nic nie czuć. A? Chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. Muszę być już blisko. Straciłem sygnał. A? Chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Niezły okaz. Miesiąc tropienia i podchodów, ale wreszcie dorwałem sukinsyna. Gratulacje, a na co ci jego truchło? Wypchasz je i postawisz przy kominku na pamiątkę? No, nie głupi pomysł. Tylko wpierw skończę sekcję. Katakan był szybszy niż inne. Szybszy i silniejszy. Chcę go sobie dobrze obejrzeć. To może też rzucę okiem. Chcesz czynić honory? Nie, dzięki. Ty tnij, a ja coś przegryzę. Obejrzyjmy jego głowę. Długie włosy czuciowe, płat czołowy wydatny, ale w normie. Uszy długie, z kolczykiem? Widziałem już coś takiego. Niektóre osobniki lubią błyskotki, jak sroki. A co w pysku? Zęby pożółkłe, stępione, brak górnej dwójki, siódemki, dolnych siekaczy. Widać nie nitkował. Dobra, jedziemy dalej. Otwórz mu brzuch. O jak? Coś ciekawego? Niestrawione resztki. Chyba z paru dekad. Ludzkie włosy, sprzączka od paska, parę miedziaków i złoty pierścionek. Chcesz wziąć dla Yennefer? Starczy wyszorować i będzie jak nowy. Nie, dzięki. Nosi tylko srebro. Jej strata. Reszta w normie. Poza Marsgobą.
tyle szpony. Na oko z 15 cali. Rosną całe życie. Miał 110-120 lat. Nogi muskularne, zwłaszcza łydki i stopy. Mówię ci, szybki był. W jednej chwili tu, w drugiej tam, ciągle w cieniu. Prawie go nie widziałem. Tego w końcu dopadłeś. Aj, długa historia. Opowiem ci innym razem. Chyba na razie wystarczy. Obu stary osobnik, doświadczony. Warto wypracować metodę na określanie wieku katakanów na podstawie śladów, żeby nie trafić na takiego, będąc nieprzygotowanym. Warto, zgadzam się, ale później. Trzymaj się, Esker. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. O, ciepło, gorąco. Możemy porozmawiać? Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Jak mogę ci pomóc? Czy uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Też tak myślę. Bywaj. O, ciepło, gorąco. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Spójrz w ogień, a teraz tu. Zachowanie źrenicy w normie. Tak? W czym rzecz? Na razie. O, ciepło, gorąco. Spójrz w ogień, a teraz tu. Zachowanie źrenicy w normie. Patrz, jakie ładne. Więc to jesteś. Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo?
Tak myślałem. No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Utrzymaj to. Brak reakcji na bimeryt. Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę Megaskopu. Zapewne się domyślał. Ale wiesz, co mówią? Kto się czubi, ten się lubi. Naprawdę? Ojej. No to chyba Lambert musi mnie uwielbiać. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? Modni braciu, myślałem, loży nie dopuszczają, byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmin, Yennefer Vengerberg, Gwynblade? Kedmin, Ensever. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledvdorn Ebtenaid, Bundro Itne i Yahus. Co to za dialekt? Leit en Undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Wafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Niech zgadnę. Pewnie chcesz czegoś w zamian. Jeśli mogę cię prosić, Gwynblade, nie zgaduj już, tylko słuchaj. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Besemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? Pewnie, na naukę nigdy za późno. Elfy Ensid i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif en Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Przeprosisz za to, że zachowałeś się jak burak, mimo moich próśb. Przepraszam. Po prostu miałem wrażenie, że Ina traktuje mnie z wyższością. Więc postanowiłeś jej udowodnić, że ma ku temu solidne podstawy.
Brawo. No ale dość o tym. Wszystko gotowe. Zbierzmy chłopaków i możemy zaczynać.